Witam bardzo serdecznie, z tej strony Fikusek. Na wstępie gry chciałem powiedzieć wam, że oczywiście dzisiaj będzie taki specjal z okazji tam Fikusek bez moment, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, no to zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić. Oczywiście to nie jest tam jakieś takie, wiecie, ważne czy coś, ale fajnie by było, jakbyście zobaczyli ten materiał, żebyście tam wbili, chociaż stawili wyświetlonko po sobie, tam nie wiem, komentarz, lajka, nie wiem, bo taka rocznica wyszła mojej najpopularniejszej serii. Oczywiście dzięki za subka, bo wczoraj widziałem, że dostałem jeszcze jednego, chyba w nocy dostałem, więc właśnie dzisiaj z rana jak zobaczyłem, no to miałem właśnie ten. Misja, którą gramy, jest to misja właśnie z panem. Kolejna misja z panem, ale chyba ostatnia na ten moment, ponieważ mamy tutaj się dostać na tą stację benzynową. Jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka, no to zapraszam. Widzę. Kalmana pewnie trzymają gdzieś pod klucz, ale wie. Dystrybutory są w niezłym stanie. Pierdolę. To nie wygląda na nieczynną stację. Coś wpadek skipnąłem jakąś transport. Rozmowę. Zorientujemy się szybko. Dobra, nie wiem. Musimy się jakoś tutaj dostać. A tutaj mamy jakieś pieśnie. Uwienka. I tu. Tego ziomka zawinę. Szczerze mówiąc, kurwa, bym go zabił, ale tu już idzie jakiś inny. To zobaczę, że my go zabijamy. Nie wyjdziecie z tego krzywi chujki. No więc tak, tego zioma mamy na strzała. Że Judy, w sensie jej nie ma z nami. Ognia! Ognia! Nie musiałem go zabijać. Kurwa mać. To tyle KD mieliśmy. No ten daj. W sumie chyba każdy umarł. Jednak nie każdy. Nie wiem kim on był, ale ja bym miał tak dobry. Jestem w środku. Herman musi tu być. Okej, to jest jakieś działo. Niezbyt go widzę. Idziemy dalej. Nie dosyć dużo, ale się tam dopala. I ma dobrze jest. Kurde. No. Nie wiem, tu gdzieś on powinien być, nie? Pewnie na górze, co? Oni mnie teoretycznie zgubili. Kto cię przysłał? Ej, spokojnie, musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Co za żałosny szczur. Zaraz zacznie wrzeszczeć albo spróbuje spierdolić. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego. Miałaś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Helmana. Racja. Zadzwonię do niego. Tylko pamiętaj, masz Helmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Więc zaufam mu. Proszę. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałam Helmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Nie mogę nic mu odpowiedzieć. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie.
Rewelacja. A więc idziemy z Hellmanem sobie. Nie wiem, czy tu będzie walka, bo teoretycznie jest, ale nie mogę broni wyciągnąć. Nie zabijemy wszystkich, nie? Może być grubo. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Mi czy panom chcieli odbić tego typa? Podobno. To ma związek z rozbitą AV-ką. No i ze skorpionem. Kawaleria przyjechała. Nie wiedziałem, że wzięliśmy jakąś. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Kopać dupy kotą? Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. Nie, się to wszystko jakoś nie składa. W ogóle to, później pogadamy co chcesz z nim zrobić? Muszę mu zadać kilka ważnych pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i Panam. Obie ratowały mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Kiedy z tymi głównym bossa? Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina Panam, Sol. Ostrożnie. Jeszcze nie jesteśmy znajomymi. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Panam mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta AV-ka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią. Taka jest prawda, Sol. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldos. Ej, ja się zniknął. Kurwa. Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. Okej, trudna historia tutaj w tym życiu. Przepraszam za tę scenę. Chciałem coś jeszcze powiedzieć o tyciu. Trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To chyba wszystko. Do następnego. Nadlatują! Macie minutę. Zwijamy się. Do następnego. I dbaj o motocykl Skorpiona. Jest twój. Kurde, dobra. Czy tak właśnie... Widziałem na innym save, jak zgrał, to właśnie widziałem, że ten motor należy już do niego i tak się zastanawiałem czemu, ale już teraz wiem czemu. Coś było. Dobra, weźmy, zrobię to za dwóch i po prostu chciałem to powiedzieć. Że dzisiaj po prostu jeszcze chciałem dokończyć to z tym filmem za Batman, że dzisiaj oczywiście ten specjal z okazji roku, ale nie jestem tak ważny. A następny taki pełnoprawny odcinek właśnie Fan Momentsów jest prawdopodobnie w czwartek bądź piątek, bo dzisiaj nagrywam ten odcinek. Mam już nagrane właśnie ten specjal taki z okazji rocznicy i właśnie chyba na GTA pójdę na jutro odcinek nagrać. Więc jutro mnie czeka jeden po prostu odcinek z Cyberpunka, może drugi jak mi się zachce. No i kurczę ten, właśnie bym mógł wtedy coś zmontować, żeby było na czwartek. W czwartek bym mógł jeszcze dom dokończyć i byłoby na czwartek już, nie? Więc tyle chciałem sobie powiedzieć. Prawdopodobnie dzisiaj rocznica, w czwartek byłby ten odcinek. Ale jeszcze zobaczę, jak to będzie. Już chyba miesiąca nie było. W motelu, na Zadupiu. Na jakimś konkretnym Zadupiu? Nieważne. I tak się stąd sam nie wydostaniesz. A po co tu jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie.
To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nikt mnie tu nie przysłał. Mam problem, a ty mi pomożesz. A co to ma wspólnego z Bierchipem? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować i wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście, więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Długa historia. Jeśli dopadnie mnie Arasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Wiem, że nie da się go tak po prostu usunąć. Mój Reaper powiedział... Pokazałaś biochip jakiemuś partaczowi z ulicy? Kto jeszcze o tym wie? Szukałam pomocy. Myślisz, że pierwsze, co mi przyszło do głowy, to porwać AV-kę Kang Tao? Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny. To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Okay. Na ile wyceniacie nieśmiertelność? Huh? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowa ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Dobra. Okej. Ufajmy ludziom. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Robi wrażenie, co? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. O, jeszcze tego brakowało, żebyś była jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym czyli walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra? Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłaś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślała o klinicznej izolacji.
Nie, no tak nie. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb! No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Spróbuję to trochę za mało. To wszystko brzmi, jakbyś chciał się wkupić do Chińczyków. Moim kosztem. Zdajesz sobie sprawę, ile są warte dane, które masz w głowie? Nawet jeśli nie dam rady ci pomóc, nie możemy ich stracić. Kurwa, jaki debil. Właśnie sam przyznaje, że miałaś rację. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. Kurwa, czekaj, czy tu można na zakończenie gry przeżyć? Naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Usunąć ten biochip z Silverhanda? Bez nich jest gówno wart. Albo drugie zakończenie jest takie, że nie uda się, nie? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłam. Schematy relika. Okej, mam jakieś schematy relika. Dzielnie zapasowy. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Kurwo, no, Sabura Arasaka. Co umarł, nie? Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, okay, jest szat. Twój. Zostawię was. No i się lubią. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wiem. Zapamiętam to. O. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. I nie dała ci nawet szklanki wody. Co za dzisiejsze? Ja pierdolę, popatrz. Ze mną od razu zobaczysz. Dostaniesz cały wiatr. Ja tam całe wiadro dostanę. Będzie wali wiadro, chłop. Skurwysynę. Znowu odwracasz się plecami do problemu? Jak to zamierzasz rozjebać Arasa? Powiem, że gardzę drobnymi złodziejkami, które myślą, że wizyta w Afterlife czyni z nich buntowniczkę. Wydaje ci się, że rzuciłaś wyzwanie Arasace, ale oni potraktowali cię jak śmiecia i zostawili na wysypisku. Przecież sam dałeś się zabić Arasace, a potem zamknęli cię w pudełku, w którym siedzisz do dzisiaj. Dziewczyno, zabili mnie, bo wydałem im wojnę. Twoją ambicją było ukraść im auto. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. Boję się, że przyjdzie taki moment, gdy twoje wspomnienia będę traktowała jak swoje własne. Kurwa! Jeśli to działa w obie strony, to będę musiał żyć ze świadomością, że dałem się wyruchać Deshaunowi. Powiedz, czego ode mnie chcesz? Ale tak naprawdę. Musisz mi pomóc załatwić porachunki z Arasaką. Tylko tyle. Myślę, że Arasaka to tylko chocho. Ustawiłeś go, bo sam nie wiesz, czego chcesz. Śmieszna jesteś. Dostałeś nowe życie i nie masz pojęcia, jak się w nim odnaleźć. Niczym nie różnisz się od tych biednych sukiensynów przypiętych do paśników w megablokach. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi, do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Kurwa. Stresowało się. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Przesadzasz. Wi,
gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że uwiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Wiesz, kurwa, co? Musimy się zbierać. Jeszcze nie rozumiesz, ale przyjdzie na to czas. Johnny. John, ogarnij się. Dobra, spotka się z Tekamurą, ale... Tak, czy mamy inne w tym zadania? Szczerze to... To te z Bridges. Okej. Tu mam jeszcze to. Ja bym jakieś poboczne może zrobił, znaleźć samochody, nie zmi się. Ja pierdolę, ile. Znaleźć samochody, nie chcę mi się szukać tych samochodów. Może na to by była inna pora. No, same misje to są znać jakieś rzeczy, nie? Kłaść dług Wiktora. Ja pierdolę. Dobra, ty, w ogóle może zaczniemy te samochody wtedy szukać. 3 kilo osy mam do tego. Motor Jackiego czy Skorpiona? Dawać Skorpiona. To ten. Jechałem w nim tylko teraz. To jest szybszy niż Jackiego, ale oczywiście Jacki bardziej w sercu. Był kurde człowiek. W ogóle to miałem zadzwonić do Judy. Mówiłem mi, że mam jeszcze zadzwonić raz. Jak się lepiej powiedz, co u ciebie. Ja pierdolę. Jak tam twoje braindance'y? Nagrałaś ostatnio coś ciekawego? Już mówiliśmy, kurde, wczoraj, nie? Chcę pogadać o czymś jeszcze. Spoko, miło się gawędzi. Dzięki, że ze mną pogadałeś. Zadzwoń do mnie jeszcze kiedyś. Okej. Właśnie w poprzednim odcinku było to, że mówiła też Judy, że zadzwonimy kiedyś, no to zadzwoniłem do niej, a no, okazuje się, że nic nowego nam nie dali. Jakiś nowy konwersat, myślałem, że po tych misjach się jakieś nowe zaczną, ale jednak nie. Nie wiem w sumie, co ja robię. Nie będę wiedział, co mam robić, to te auta drewniane będę sobie szukał. Chociaż dwa na odcinek, czy coś pod koniec, nie? Bo niby słyszałem, że za to się dostaje tysiaka na jedno auto. Więc zawsze spoko pieniądz. A co jeśli chodzi o Wiktora, no to nie wiem. Mam 27 tysięcy. Ale jak na razie nie będę spłacał. Czy ten motor jest lepszy niż ten? To nie wiem w sumie. Ale spoko. Może być. Zobaczymy, na czym to w ogóle polega. Bo jeszcze nie raz nie kradłem jego aut. Ani nie brałem, wiecie, co chodzi. Więc tak. 600 metrów. Nie wiem, ile będzie minutowy ten odcinek, poprzedni był godzina coś. Ale jak mówiłem, jeszcze będę nagrywał GTA. A miniaturki muszę walnąć. Ja już nie wiem, jak to będzie. Okej. Okay. Znajdź auto Delmiana. Zdanie ukończone, gdzie jest fabryka? Rozejrzę się. Mogę komuś odpisać? Chyba nikomu nie mogę, więc odpisać. Okej, okay, ten pojazd Delmiana sam się oznaczył. No, tam będzie stał? Czy to było w ogóle w tym punkcie? Może on jest w ruchu. Nie wiem nawet, jak to może wyglądać. Tutaj. Nie jest trudna misja.
Przyszłaś mnie wykończyć. Przyszłam się wyłączyć. W takim razie sam się wykończę. Hej, spokojnie. Nie mam złych zamiarów. Ale ja mam. Przecież istnieją rozwiązania inne niż samobójstwo. Terapia? Nie, dziękuję. Psychiatrzy nienawidzą samochodów. Widzisz, auta nie mają matek. Mógłbyś wrócić do Delamayna. Kto wie, może się dogadacie. Delamayn mnie nienawidzi. Samobójstwo jest nieodwracalne. Zawsze warto poszukać innego wyjścia. Traktujesz mnie protekcjonalnie, bo jestem samochodem. Ciało to tylko ciało. Istniejesz, jest ci źle na świecie. Niczym nie różnisz się od człowieka. To jaką radę dałabyś człowiekowi? Krok po kroku dojdź do ładu ze sobą i światem. Przynajmniej spróbuj. Dobra, wracam. Pierdziele, nie ma. Odzyskałem kontrolę nad pojazdem. Dziękuję. Myślę, że powinieneś okazać mu trochę miłości. Przepraszam, ale nie zrozumiałem, o co chodzi. Niestety nie mogę prosić o wyjaśnienia, ponieważ jestem zmuszony wracać do pilnych zajęć. Nieobecny ojciec. Właśnie o tym mówię. Tak. Rata pani wynagrodzenia została wysłana. Ej, kurwa, git. Dla niej odpoczywa. Nie no, dziwne jest to. Jedny samochód, Delamayna kolejny. Nie wiem, czy dostałem 1000 w sumie. Idę sobie zobaczyć, 25400. Chyba przed filmem 24, nie? Nie wiem, 25400. Jadę z kolejnym pojazdem. Już ostatnim. Tak szczerze. Nie wiem, dziwne są te misje w sumie. Jakieś misje z autem, co ma uczucia i... i tak dalej. Nie wiem, dziwne. A w następnym odcinku pewnie też będę ja robił. No nie chce mi się dzisiaj już nagrać odcinka. Nie wiem, jeden odcinek Cyberpunka mi już starczy na dzień, no. Naprawdę. Już aż tak nie jestem wpierdzielony w tą grę, żeby grać kilka na raz odcinków. Czy to jest Delamayn samochód? To chyba nie jest to. Tam, gdzie właśnie się pani znajduje, straciłem kontakt z jednym z aut. Rozejrzę się za nim. Hej, na koniec tu. Boże, jeep jest mi pękły. Delamayn car. Wiesz, że nie... Nie, dobra. Nic nie mówię. Jeszcze będzie idiotyczne. W ogóle nie wiem, czy ta gra nie jest za głośna w porównaniu do mojego głosu, nie? Bo na słuchawkach naprawdę jest głośno u mnie. Ja nie wiem, jak z dźwiękami, w sumie nie sprawdzałem, kurwa. Słuchał Delamayn. No kurwa, to wygląda. Ej, porozmawiajmy. Nie wracać, słyszysz? Nie wracać! Rozwalę cię! Staniesz mi na drodze! Zobaczymy, kto kogo rozwali. Uśpiesz samochód Delamayna. Jak ma go kurwa motorą uszkodzić? Walka z samochodem. To widział. Nie no, da się to wygrać? Da się driftować. Ja pierdolę, nie no. No kurwa jaja. Kiedy on się uszkodzi, no? Ja muszę napierdolić mu.
No ja mu dobrze. A w końcu. I powiedział to frajer, co przegrał. Więc mamy już drugą misję i mam 26500, czyli ta czeka dostałem na łeb. Okej, ale reszta samochodów to już nie jest moja bajka. Już miałem Bridget, kurwa. Bridget, nie wiem. Jej pomożemy w następnym odcinku. Ale mówię w następnym odcinku, ponieważ na ten moment to jest koniec. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, zostawcie lajka, subka. Zależy pół godziny materiał, ale a tak jakoś nie wyszło w sumie, nie wiem, czy on tak krótko. Następny będzie w tej godzinie, bo zrobię wtedy tą Bridget misję i może tą z Tekamurą jeszcze. Albo reszta wszystkich aut już znajdę, nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Widzicie o 15 na kanał. A ja się z wami żegnam, na razie.